wypadałoby się poprawić, ponieważ będziemy mówić o poważnym temacie teraz. Proszę Państwa, Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Brzmi bardzo dumnie, ale jak wygląda to w rzeczywistości? No, zerkając na stronę facebookową, bardzo kiepsko. Co to jest? Nie wiem. Dziwnie skonstruowane logo i niestety wchodząc na tą stronę facebookową nie mogę sobie pokomentować tutaj tych treści, które widzimy w tym miejscu, ponieważ jest tylko możliwość udostępnić ten obrazek, tą treść u siebie na ścianie facebookowej, ale nie mogę żadnego komentarza umieścić. Oczywiście wszelakie reklamy, wszelakie informacje ze stron pochodnych i tak dalej, budżet obywatelski i tak dalej, mogę sobie tutaj o tym poczytać. Ale niestety to logo jest niedopracowane, źle umieszczone, niezmniejszone i jeśli Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego w ten sposób ma działać, to moje gratulacje. Nie tędy droga i nie w ten sposób. Administratorów na tej stronie jest bardzo wielu, jak możemy zobaczyć, i nie wiem dlaczego. Proponowałbym z tej całej czwórki wybrać jedną osobę, panią Zuzannę. Niech pani Zuzanna się zajmie po prostu tym, żeby to logo tutaj w tym miejscu było umieszczone. Z mojej strony mogę zagwarantować to, że już to logo zmniejszyłem. Malutkie jest, można je po prostu publikować, można w tym miejscu umieścić w odpowiedni sposób i wszystko zajmie dosłownie 10 sekund. Być może jest to czepianie, ale powaga właśnie tej całej instytucji Rady Działalności Pożytku Publicznego, wszystko brzmi bardzo poważnie, ale no niestety jest to tylko utworzenie strony takiej w internecie i jeśli coś takiego tworzymy, to zróbmy to solidnie, zróbmy to właśnie tak poważnie, tak samo jak poważnie brzmi ten cały skrót Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Muszę podglądać, jak to jest napisane, ponieważ treść jest za długa, żeby moja fajerka to objęła. Z mojej strony to by było tyle. Prośba, jeśli ktoś z Państwa może umieszczać jakieś komentarze pod właśnie tymi tutaj wszelkimi artykułami, zdjęciami, to proszę o informację. Jeśli nie możemy tutaj cokolwiek umieścić, to nie wiem, po jakiego grzyba jest w ogóle ta strona umieszczona. Tylko po to, żeby poinformować, że ta rada jest. No cóż, chwalmy się, że jest nas coraz więcej, ale cóż z tego, że jesteśmy, jak działamy, jak działamy. Kiedyś była taka Wojskowa Rada Obrony Narodowej. Działała troszeczkę prężnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A być może jeszcze temat maili, które można pisać do Rady Pożytku, nie, Rada, Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nie chciałbym się pomylić, bo pełni to skrót mówić. Maili, właśnie dlaczego jest to prywatny zupełnie mail umieszczony tutaj? Zerknijmy właśnie. Dlaczego nie jest to mail na przykład Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego.konin.pl? Dlaczego jest to w ten sposób zrobione? Możemy wejść też oczywiście na stronę. I strona jest umieszczona pod domeną konin.pl, ale mail już nie jest umieszczony. Dlaczego nie możemy tworzyć radnym tego miasta maili w postaci na przykład Jarosław Sidor małpa konin.pl? Dlaczego jest jakiś dziwny twór Konet, który obsługuje tutaj skrzynki mailowe po prostu radnych. Kwestia Konet jeszcze zostanie poruszona, ale tutaj jak widzimy jest prywatny zupełnie mail na Gmailu i też jest to niezrozumiałe. Dlaczego na przykład radni, tak jak mówiłem przed chwilą, są obsługiwani przez jakąś spółkę. Nie wiem nawet, co to jest. Konet i mail mojego radnego brzmi Jarosław Sidor małpa konet.pl. Co to za twór w ogóle? Dlaczego nie można stworzyć maila w postaci Sidor małpa konin.pl?
Dziwne. To jest zapytanie właśnie do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kwestia serwera, kwestia domeny, kwestia właśnie maili z końcówką koin.pl. To by było na tyle. To nie jest czekanie się, po prostu zapytanie. I tyle. Do usłyszenia niebawem. Za chwileczkę będzie następny temat, ale opublikowany zostanie znacznie później. Do widzenia.